Cześć wszystkim. Witamy Was w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przede wszystkim dziękuję Wam, że przyszliście. Bardzo, bardzo nam miło. Na wstępie chciałam podziękować ekipie z Galerii SP, Margaricie Wladimirowej, Bartkowi Buczkowi, Róży Zajdzie, Oli Gemzie, którzy pomogli po prostu i wsparli bardzo przy organizacji wystawy Spasmaticon, na którą też serdecznie zapraszamy. Razem z Dominikiem Ritschelem, który właśnie jest artystą, z którym miałam przyjemność współpracować i kuratorować wystawę Spasmaticon, stworzyliśmy wystawę, która inspiruje się horrorem i lękiem, który możemy spotkać nie tylko na ekranie. I gdybym mogła podsumować tak jednym zdaniem tę wystawę, to myślę, że pożyczyłabym recenzję zasłyszaną już od osoby, która miała okazję ją zwiedzać. Mianowicie powiedziała, to jakiś koszmar. I mam nadzieję, że o tym koszmarze szerzej opowie nam kulturoznawca, teoretyk literatury, doktor habilitowany Dariusz Brzostek. I serdecznie Państwa zapraszam na wykład i na wystawę. Ja muszę kontrolować czas. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. A przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. Z wielu powodów lubię rozmawiać o tym horrorze. A poza tym to jest taki moment, w którym po całkiem wielu latach już, bo prawie dwóch pełnych, wróciliśmy do kontaktów bezpośrednich w ogóle na uczelniach i do widywania się, więc jest z ogromną przyjemnością mówienie nie do monitora, co w pewnym sensie było przerażającym takim faktem przez półtora roku dla mnie, tylko do żywych ludzi i to jest niezwykle budujące. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję. Ja z wielką przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. Przede wszystkim dlatego, że organizatorki i organizatorzy nie wiedzieli o tym, ale jakby trochę się to zbiegło z jakimś pomysłem, który ja miałem, który chciałbym sprawdzić pewną hipotezę dotyczącą horroru, a ponieważ zostawiono mi dużo swobody w przygotowaniu tematu tego wystąpienia, to postanawiam go sprawdzić tutaj przed Państwem i z Państwem, bo liczę, że porozmawiamy też po tym, co ja powiem i będą jakieś uwagi, głosy, pytania. Ja spróbuję obronić jakieś kwestie albo się poddam na przykład, a Państwo być może mnie nie pożrą, nie? To będzie... Więc żeby przejść do meritum, ten wykład zatytułowałem Czytanie horrorem z takim podtytułem w stronę radykalnej teorii interpretacji. I porządek tego wykładu będzie taki, jeśli zachowam teraz tak po akademicku, ale to będzie ostatni moment, w którym będę takiej akademickiej procedury przestrzegał. Ja najpierw, ponieważ zakładam, że horror przyciąga bardzo określony typ widza. Nie każdy musi się nim interesować w równym stopniu. Po drugie, horror nie jest też, bądźmy szczerzy, jakimś takim gatunkiem filmowym czy taką konwencją literacką, która skłania do jakichś bardzo głębokich przemyśleń. No, bądźmy uczciwi, to przeważnie są dość bzdurne filmy i opowieści o tym, jak ktoś kogoś gryzie albo rąbie siekierą i to ewentualnie straszy. To nie jest jakieś takie zachęcające od razu do głębinowej hermeneutyki. Natomiast w związku z tym ja zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia, to znaczy jak ja rozumiem horror. Tak, bo jest bardzo wiele definicji grozy w literaturze i w kinie. Jest sporo sposobów ujmowania tego, co jest specyficzne dla horroru, tego co straszne, czy tego co straszy. Więc ja to najpierw wyłożę, ale bardzo pokrótce i spróbuję to robić bez takiego jakby przeteoretyzowania. Później na kilku przykładach chciałbym Państwu pokazać, co się dzieje w takim klasycznym trybie objaśniania tekstów horroru, a potem zrobię to, co obiecuję zrobić w podtytule tego referatu, czyli zaproponować pewną taką radykalną interpretację horroru, a być może radykalną teorię interpretacji w ogóle, dla której horror jest, tak śmiem twierdzić, swego rodzaju modelem poznawczym czy sposobem objaśniania tekstów kultury. Mój pomysł zasadniczo jest taki,
I on się wyraża w samym tytule. Znaczy, żeby nie czytać horrorów jako tekstów kultury, tylko żeby przeczytać kulturę horrorem, tak? To znaczy jakby odwracam ten porządek, nie używam narzędzi kulturoznawczych do badania szczęk, egzorcysty, obcego, czego tam państwo sobie życzą, tylko używam szczęk, obcego, egzorcysty jako antropologicznych teorii kultury i spróbuję zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi, żeby na koniec spróbować wyprowadzić pewną teorię interpretowania kultury, która może się kryje w horrorze. Byłoby to dosyć zaskakujące, ale jak obiecałem, próbuję coś zrobić. Więc jakby zacznę od bardzo prostej rzeczy. Chciałbym wyjść od tego, jak ja pojmuję w ogóle horror. Mój sposób rozumienia tekstów grozy jest bardzo prosty. On się wywodzi z zdobyczy psychologii ewolucyjnej oraz tak zwanych ewolucjonistycznych teorii narracji, w myśl których horror, jak państwo widzą, realizuje zawsze niezmienny, bardzo prosty schemat fabularny. To jest schemat fabularny polowania. W przypadku prac z zakresu np. językoznawstwa, czy ewolucjonistycznego, czy narratologii ewolucjonistycznej, znajdą państwo taką grupę opowieści, które się nazywa zbiorczo hunting narratives, czyli opowieści o polowaniach. To są jedne z najstarszych antropologicznie typów narracji. Niektórzy twierdzą, że one stały się zresztą podstawą wykształcenia języka oraz narracji w ogóle. To pewnie jest za daleko posunięte, ale na pewno należą one do najszerzej rozpowszechnionych na świecie i najstarszych typów opowieści, to znaczy ludzie opowiadają o polowaniach. Więc to jest taka teza, którą można znaleźć w szeregu opracowań dotyczących początków opowiadania historii w ogóle. Natomiast mnie intryguje tylko schemat fabularny, ten schemat fabularny polowania, który jest oparty na bardzo prostej relacji drapieżnik-ofiara. Tutaj ma on swoje uzasadnienie oczywiście dlatego, że w przypadku polowań człowiek występuje w roli polującego, jego ofiara w funkcji kogoś, kto ma zostać upolowany i zjedzony. Natomiast tym, co jest w horrorze bardzo charakterystyczną zmianą, co prowadzi do pewnej estetyzacji tego typu opowieści, jest odwrócenie, tak jak państwo tutaj widzą w tym ostatnim punkcie, to jest odwrócenie porządku punktu widzenia. Mianowicie to jest punkt widzenia ofiary, to znaczy klasyczne opowieści o polowaniach reprezentują punkt widzenia polującego. Gdybyśmy mieli do czynienia z klasycznym horrorem, to tak skonstruowanym, to musiał, proszę sobie wyobrazić, szczęki spielbergowskie, które są opowiadane z punktu widzenia rekina. Tak? Nawiasem mówiąc, fascynujący film, chętnie bym zobaczył. Historia rekina, który chce sobie pojeść po prostu w akwenie i nie daje mu się tego zrobić. Nie? No, i on ma pewien problem natury egzystencjalny, no, bo się go boją, on tylko poluje. Nawiasem mówiąc, już tak tytułem tylko dygresji, biolodzy morscy bardzo nie lubią tego filmu Spielberga, mówią, że stworzył taki mechanizm paniki moralnej. Znaczy, rekiny generalnie nie jedzą ludzi prawie w ogóle. To są jakieś bardzo wyjątkowe sytuacje, że jakiś rekin naprawdę przypadkiem wybrał niesmaczniejszą wersję, wiecie, fast food zamiast pełnowartościowego posiłku. Natomiast ta panika moralna doprowadziła rzeczywiście do takich dziwnych sytuacji, tam typu tępienia rekinów. To zresztą widać w samym filmie Spielberga, ten moment, kiedy oni zaczynają polować na wszystkie rekiny, jakie tam się kręcą w okolicy. Nawiasem mówiąc, jeszcze raz, ten punkt widzenia ofiary, który jest charakterystyczny dla horroru, który przekształca całą tę opowieść o polowaniu w zupełnie inny typ opowieści, a więc opowieści o uniknięciu bycia upolowanym, to tak wygląda, to jak państwo zerkną sobie na, a może już to zrobili, na wystawę, którą tutaj mamy,
na Spasmaticon Dominika, to zobaczą Państwo tam bardzo ciekawy zabieg o bardzo podobnej charakterystyce. Ja tak sobie chodziłem i oglądałem. I tam jest punkt widzenia raz jeszcze zmieniony, jeśli weźmiemy pod uwagę narrację grozy, tym, mówię, opowieści o przemocy, okrucieństwie, bo w klasycznych opowieściach grozy ofiarą jest kobieta, a u Dominika mamy niemal wyłącznie męskie ciała, które są turbowane, że tak powiem, prawda? Czy okaleczane, biczowane, więc jakby to jest jeszcze jeden twist. A więc tak najprościej, rozumiem horror jako pewien bardzo prosty schemat fabularny, oparty na fabule polowania, na relacji drapieżnika z ofiarą, na utożsamieniu drapieżnika z potworem. Tak? No to jest taka bardzo prosta antropologiczna zasada, że drapieżnik, którego się obawiamy, zyskuje cechy lub albo boskie, albo monstrualne. Tak? To są te dwie możliwości, więc albo bogiem, albo potworem, bardzo często zresztą i jednym, i drugim, bo ta funkcja boskości to łączy, no i punkt widzenia ofiary. Więc to jest mój punkt widzenia z kolei na horror. No i teraz bardzo znany Państwu horror, zwany matką wszystkich horrorów, Czerwony kapturek, nie? To znaczy najstarsza europejska skodyfikowana hunting narrative z punktu widzenia, no właśnie, czyjego, ale mamy tu bardzo wiele cech klasycznego horroru. Oczywiście jest drapieżnik, to jest ten kolega szary, taki bury z uszami, jest ofiara, to jest ta pani w czerwonym kapturku. Właściwie mamy cały zapis pułapek, podchodów, które drapieżnik zastawia na ofiarę. Klasyczność tego rozwiązania, jest jeszcze tutaj dziewczynka, czyli jest kobieta, jest jeszcze babcia, która zostaje pożarta, no i jest ten w różnych wariantach dziadek gajowy, myśliwy, leśniczy, tam Państwo chcą, który przechodzi ze strzelbą, czyli jest, tak już mówiąc po freudowsku, z tym klasycznym, falicznym symbolem, pokonuje potwora i on dopiero może uratować te nieszczęsne kobiety. Dlatego dość często się mówi, że Czerwony kapturek to jest matka wszystkich horrorów. Zresztą liczba horrorowych, niedobre słowo, przepraszam, adaptacji Czerwonego kapturka jest bardzo, bardzo wysoka. Ja tutaj podaję jeden taki ciekawy tylko tekst analityczny Michel Scali Sugiyamy, Predation, Narration and Adaptation, Little Red Riding Hood Revisited, w którym ten model schematu narracyjnego i fabularnego polowania i relacji drapieżnik-ofiara jest właśnie był opisany na przykładzie Czerwonego kapturka. To tak tylko na potwierdzenie, że to ja sobie tak nie gmeram w bajkach, tylko inni również dostrzegają te. Więc tak, no, pytanie, które chciałbym w tym momencie postawić, żeby jakby domknąć to co mówię o horrorze, to jest pytanie, które Państwo tutaj widzą, tak? Jaki horror, to znaczy jaki typ tekstu tak naprawdę, co to jest i jakie lęki, tak? To znaczy właściwie jaką historię horrory opowiadają, tak? To znaczy wiadomo, że to jest taki typ narracji, w której mamy punkt widzenia kogoś, kto jest zagrożony, punkt widzenia kogoś, kto może zostać pożarty, punkt widzenia kogoś, kto unika tego, w związku z czym cała ta narracja jest naznaczona lękiem. Tak? Bardzo często mówi się, że horror to jest taki typ filmu, czy powieści, czy noweli, w którym lękać czy bać ma się czytelnik, prawda? Czy widz. To jest trochę pewne nieporozumienie, dlatego że generalnie lękają się bohaterowie. To jest film czy opowieść o lęku czyimś, a nie taki, który ma. To Amerykanie w taki charakterystyczny dla siebie sposób to trochę zgłupili i wprowadzili metodę jumpscare'ów, to znaczy nieustannie muszą się Państwo podrywać w kinie, bo Państwo są straszeni, podczas gdy generalnie horror jest historią lęków, które tarmoszą kimś, kto znajduje się w stanie zagrożenia. Nie? Co nie znaczy, że one się nie mogą nam udzielać, ale to nie do końca tak wygląda. Więc jakie to są lęki i tak naprawdę o czym my tutaj mówimy? No, ten najbardziej charakterystyczny i najprostszy w ogóle lęk, który wynika w ogóle z relacji drapieżnik-ofiara i który wynika ze schematu fabularnego
polowania, no to jest oczywiście pożarcie przez potwora. Ja wiem, że jestem zupełnie nieodkrywczy w tym, co mówię, a żeby podbić tą nieodkrywczość tego, co mówię, to daję jeszcze slajd z filmu, już tak bardzo kanoniczny, że w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. To jest, jeśli dobrze pamiętam, trzecia część Obcego. Ta słynna scena, w której tam podchodzi obcy i spoiler, prawda, nie pożera jej, prawda, z jakiegoś tam powodu, i to już nie będę dalej, bo może ktoś nie widział, a chciałby się dowiedzieć, dlaczego ona nie zostaje pożarta. Natomiast widzimy szczękę, czy rozwarte szczęki, widzimy grymas przerażenia na twarzy bohaterki. Tu jeszcze tytułem wyjaśnienia, może sobie Państwo przypomną, że pierwsza część Obcego, czyli Alien, film Ridleya Scotta z 79, jeśli dobrze pamiętam, roku, był bodaj pierwszym wysokobudżetowym horrorem, który wywołał swego rodzaju skandal recepcyjny, ponieważ kobieta ograła potwora, to znaczy w tej relacji nie obstawiano kobiety jako ostatniej stającej do rywalizacji z potworem z kosmosu. Kobiety były zazwyczaj pożerane na początku albo gdzieś tam w trakcie narracji, a ta funkcja wyzwoliciela czy oswobodziciela przypadała tak klasycznie po czerwonokapturkowemu jakiemuś mężczyźnie z wielką flintą, który tam się pojawia. Tutaj Ripley ogrywa. Ja mam swoją osobistą teorię taką jeszcze, jeśli Państwo pamiętają ten film dobrze, to tak nie jest do końca, bo Ripley nie sama ogrywa obcego. Tam występuje jeszcze jeden drapieżnik w tym filmie. To jest taki rudy kotek, nie? I na statku kosmicznym nie ma miejsca dla dwóch drapieżników. Kot jest drapieżnikiem, obcy jest drapieżnikiem. Na koniec zostaje tylko jeden drapieżnik, więc niech Państwo odpowiedzą sobie na pytanie, kto jest samcem alfa, który wygrywa. No, wiadomo, że kotek, nie? To jest oczywiste. Tu pozdrawiam moją kotkę, jeśli to ogląda. No więc fabuła jest bardzo prosto skonstruowana. Kontakt z potworem zabija. Zabija dlatego, i znowu to jest zupełnie nieodkrywcze, zabija dlatego, że to jest kontakt drapieżnika z ofiarą. Tam nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Znaczy można umknąć, czasem można pomknąć, ale generalnie zagrożenie jest zabiciem czy pożarciem. To jest ten najbardziej, gdybyśmy mieli powiedzieć, najbardziej elementarna część schematu fabularnego opowieści grozy, doprowadzenie do konfrontacji, w której ofiara będzie musiała dać się pożreć lub zabić drapieżnika. Tak? To jest tego typu historia. Ona, nawiasem mówiąc, ma swoje reprezentacje w bardzo wczesnych hunting narratives, w ich wersjach, w których myśliwi opowiadali o swoich nieudanych polowaniach albo takich sytuacjach, kiedy zostali zaatakowani przez zwierzę. No to też się trafia. Ale to nie jest jedyny lęk, który towarzyszy bohaterom utworu grozy, dlatego że druga możliwość to jest nie pożarcie przez potwora, tylko stawanie się potworem. Tak, ja celowo tu wrzuciłem to stawanie się, to w nawias, bo chodzi mi o to, że to stanie się potworem jest zawsze procesualne. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś zostaje potworem od razu. Zazwyczaj jest to pewien proces, w którym przechodzi się na przykład od pozycji ludzkiej do pozycji zwierzęcej. No to takie narracje o wilkołakach. Ten kadr, który być może część z Państwa rozpoznaje, to jest kadr z amerykańskiego wilkołaka w Londynie. Taki chyba najbardziej, jak to powiedzieć, skupionej na procesie przemiany opowieści o wilkołaku. Oczywiście sprzed tych późniejszych realizacji, typu tam filmy Wolf na przykład, tak, z Jackiem Nicholsonem, ale to była taka historia, w której ten bohater jakby był zdumiony tym, że nagle zamienia się w zwierzę, a trochę był też zafascynowany tym, bo pewien potencjał bestialstwa, tak, w tym tradycyjnym rozumieniu bestii jako zwierzęcia, się w nim objawiał jako pewien potencjał też, nie wiem, moc, woli mocy, tak, czegoś, co pozwalało mu
prostu zabijać, napawać się przewagami. On się zamieniał w drapieżnika w tym wypadku. Tak? To jest, a więc może być tak, że potwór nie tyle nas pożre, co nas zarazi potwornością, czyli jakby przemieni nas w sobie podobnego, tak? Uczyni z nas potwora. I to jest kolejny lęk, nie? Dlatego że ja w tym momencie przestaję być tym, kim byłem, przestaję być istotą ludzką, określoną przez jakieś kategorie kulturowe, etyczne, polityczne, społeczne i tak dalej. Zamieniam się na przykład w narracjach wilkołackich w zwierzę. To jest taki wprost poruszone. No nie? Czasami to przyjmuje taką właśnie formę. I to jest jakby konkluzja tej drugiej możliwości, więc kontakt z potworem przekształca. Oczywiście w co? W potwora, prawda? W potwora. I tutaj mamy do czynienia z taką dokładnie sytuacją, ale bywa i tak, że można zostać pożartym i przekształconym, nie? To znaczy w tym sensie, że jest się unicestwionym, ale też potwór przejmuje naszą tożsamość, czy przyjmuje nasze ciało. Ten kadr, który tutaj, ja celowo na razie posługuję się takimi niezwykle charakterystycznymi kadrami z bardzo znanych obrazów. To jest The Thing Johna Carpentera z 1982 roku. Znana pewnie Państwu wszystkim historia o odmrożonym w lodach Antarktydy organizmie z kosmosu, który potrafi doskonale imitować wszystkie inne organizmy żywe. Z tym, że najpierw je pożera, a potem jakby przyswaja ich. To nie jest do końca wyjaśnione. Kod genetyczny, prawda? Upodabnia się do nich i symuluje je. Tutaj mamy tego potwora złapanego w procesie przemiany, nie? Z jakiejś tej swojej amorficznej postaci bestii z kosmosu w jednego z członków ekipy naukowej, która rezyduje gdzieś tam na Antarktydzie i miała tę nieprzyjemność, że się natknęła na zamrożonego potwora z kosmicznej otchłani. Niemniej i w tym wypadku, jak Państwo widzą, zagrożenie i lęk jest bardzo charakterystyczne dla opowieści grozy. To znaczy, jakby jestem ustawiony na pozycji ofiary. Nie? Jestem pożarty, jestem przemieniony, jestem pochłonięty. Po prostu mówiąc językiem Leśmiana, czeka mnie zanieistnienie. Nie? To znaczy ja po prostu przestaję istnieć, zostaję zmieciony. No i teraz jesteśmy w tym trybie takim bardzo klasycznym rozumienia horroru. Ja cały czas jestem na tym etapie wyjaśniania, jak rozumiemy ten horror, więc klasycznie horror się czyta na dwa sposoby, tak? Albo w trybie etycznym, albo w trybie epistemologicznym. Ten tryb etyczny bardzo prosty, on jest charakterystyczny dla bardzo wielu kultur, które znają opowieści o duchach, opowieści o potworach. To jest taki tryb o charakterze historii z morałem. Znaczy pytanie, które pojawia się, kiedy w takim utworze pojawia się potwór, zjawa, wampir, nie wiem, jakaś postać fantastyczna, to jest pytanie, dlaczego on się zjawia? To znaczy, co złego się stało, że potwór narusza przestrzeń kulturową, przestrzeń społeczną? Jaką winę ponosimy, że potwór przychodzi pomścić jakieś krzywdy? To jest taka bardzo prosta historia, w której wyjaśnieniem zjawienia się potwora są jakieś dawne winy nasze lub naszych przodków. Nie? Takich filmów, opowieści jest bezlik, gdzie wyjaśnieniem jest zawsze, prawda, jakaś dawna zbrodnia, jakaś dawna klątwa, jakaś niegodziwość przodków, która została zapomniana albo zamazana w kulturze, ale teraz właśnie z otchłani czasu wypełza zombie, wampir, zjawa, duch powieszonego, prawda, który będzie się mścić. To jest bardzo prosty tryb. Nawiasem mówiąc, on doskonale funkcjonuje współcześnie także w kulturach pozaeuropejskich. Ja nie jestem specjalistą od horrorów azjatyckich, ale na tyle, na ile je poznałem,
ten tryb etyczny tam nadal bardzo silnie jest osadzony. To znaczy oni lubią to wyjaśnienie z takich folk tales, z takich opowieści, że przychodzi duch zmarłej żony, bo niegodziwy mąż kiedyś coś tam, albo chłopak potrąca jadąc samochodem dziewczynę, ona umiera, on ucieka z miejsca wypadku, a jej duch tam ją prześladuje go, prawda, przez lata i tak dalej. I to jest ten mniej interesujący nas tryb wyjaśniania, choć oba, które tutaj widzą, są dla mnie nieinteresujące, ale to już zupełnie. Drugi tryb jest czysto nowoczesny i taki bardzo charakterystyczny dla zachodnioeuropejskiego sposobu myślenia. To jest tryb epistemologiczny skupiony na poznaniu. To znaczy tam pytanie jest takie, zjawia się zjawa i ofiara, świadek tego zadaje sprawę, ale jak to jest możliwe, co się stało? Czy jestem pijany? Naćpałem się, podali mi coś, oszalałem. To jest najbliższe. Dwie najbardziej charakterystyczne racjonalizacje. Pojawia się zjawa, to jest i świadek podaje w wątpliwość swoją poczytalność. Tak? Oszalałem, względnie jestem pod wpływem narkotyków, jakichś środków odurzających. No. Dlaczego? Dlatego, że żyję w świecie, jak to mówiąc po weberowsku, jest całkowicie odczarowany, żadna zjawa nie ma racji bytu, więc jak zjawa się zjawia, to niestety ze mną jest coś nie w porządku. Nie? I teraz w klasycznych analizach horroru jest tak zazwyczaj, że pokazuje się dwie możliwości. Znaczy, taki klasyczny horror XVIII-wieczny i XIX-wieczny, oświeceniowy, to jest zawsze horror, w którym zjawa okazuje się złudzeniem. Nie? To znaczy jest jakiś głupi, naiwny prostak, który twierdzi, że nawiedza go duch zmarłej teściowej czy coś takiego, prawda? A to była tutaj do wyboru. Tłukąca się nocą szyba w oknie, nie wiem, powiewająca na wietrze firana, którą on wziął za kształt niby ludzki. Rozmazana plama na szybie, która z daleka wydała się komuś twarzą o przeraźliwym grymasie i tak dalej. To jest takie klasyczne wyjaśnienie z czasów triumfującego, racjonalizmu, a więc sytuacja, w której mamy do czynienia z tym, że na koniec przychodzi jakiś filozof naturalista i w krótkich słowach mówi coś w stylu, no ale jak widzisz, to było tylko złudzenie. Jak możesz zauważyć, to tylko powiewająca na wietrze firana cię wystraszyła. Gdzieś od połowy XIX wieku, kiedy pojawia się taki nowoczesny horror, sytuacja się odwraca i wygrywają ci, którzy twierdzą, że potwór jest prawdziwy. Nie? To znaczy jakby ten naturalista, filozof jest ośmieszony. To znaczy, bo on twierdzi, że to jest tylko zjawa, a na koniec jest na przykład tam pożarty przez coś, co naprawdę wylazło z grobu, nie? Albo jest tam owładnięty przez jakiegoś demona, który go napastuje i tak dalej. To jest ten tryb epistemologiczny, w którym się pojawia pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Przecież wszystko szło dobrze, prawda? Wiecie, ludzie umierali i nie wstawali z grobów. Czytelna sytuacja, prawda? A fizyczne granice świata zostały określone przez kartezjański racjonalizm i newtonowską mechanikę, wszystko działa. A tu nagle, wbrew jednemu i drugiemu, spod, proszę sobie przypomnieć tam końcówkę Kerry na przykład, nie? De Palme, spod tam ładnie utrzymanego trawnika na cmentarzu wyskakuje ta ręka dziewczyny. Która, oczywiście to jest tylko sen koszmarny w tym filmie, a jednak te horrory w taką stronę zmierzają. Czyli potwór staje się realny, nie? Nagle on staje się tym kimś, kto dyktuje warunki, kto naprawdę się pojawia, już nie ma żadnej powiewającej na wietrze firany, już nie ma żadnego stukającej o okna gałęzi na wietrze, prawda, ani żadnych innych takich złudzeń w postaci plamy na szybie. Jest jak najbardziej namacalny, wzbogacony o pazury, paszczeńki, i jakieś tam odrażające macki, a macki, prawda, to jest ten ulubiony chwyt, chory, taki potwór. Nie? I ten potwór przychodzi, robi swoje i nie chce zniknąć, to jest jego problem. Tak? Nie, bo Państwo pamiętają, osoby, które widziały więcej niż jeden horror, wiedzą doskonale,
że jest taka zawsze końcówka w horrorze, że potwór został pokonany, ale nie, tam i tam jakieś jajko zniósł, albo tam za drzwiami stoi inny koleś, albo Michael Myers jednak nie leży tam na trawniku, pod, gdzie powinien leżeć zastrzelony, tylko zniknął, prawda, i tak dalej. Tak dalej. No wszyscy to znamy, to chwyt jest ograny, ale on jest jakby bardzo istotny. Więc to są te klasyczne sposoby interpretowania tego, czym jest horror, i one nie są dla mnie interesujące. Potem dzieje się coś takiego i tutaj winę ponosi bardzo dobry pisarz horrorów i nieco gorszy psycholog, czyli Sigmund Freud, który był autorem jednej z pierwszych psychologicznych koncepcji grozy, jak Państwo wiedzą, w takim swoim znanym tekście Niesamowite. Zaczął objaśniać nowelę Hoffmana no i tam sprowadził wszystko, jak to Sigmund Freud, do historii o tym, co reprezentuje co na poziomie utajonego pragnienia seksualnego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie twierdzę, że zupełnie nie miał racji, ale zrobił coś dramatycznie przerażającego, to jest dobre słowo w tym kontekście, mianowicie narzucił alegoryczny styl odbioru horrorów. To znaczy wszystkie utwory grozy od czasów po Freudzie są czytane przez metaforę, alegorię i symbol. Nie? I teraz już znowu przykład jest obsceniczny. Dracula to jest ten najbardziej znany, czyli Bela Lugosi, po prostu oznacza pragnienie, nie? To znaczy jakby kim jest wampir, kimś, kto kogo dręczy nieugaszone pragnienie, głód, prawda? I to pragnienie możemy sobie wyjaśnić po freudowsku, po lakanowsku, jak chcecie, ale generalnie widzicie Państwo wampira i wiadomo, o co chodzi, będzie nienasycony. Tam jest taki znakomity, jeden z lepszych wampirycznych filmów. On się chyba nazywa Głód, tak? Dobrze pamiętam, czy może nawet Pragnienie, jakiś Christopher Walken tam gra. Gdzie on gra takiego wykładowcę, który jest wampirem. Ma taką studentkę, która jest z nim zafascynowana i chce, żeby on ją przemienił. No wiecie, taka sytuacja, oczywiście wiemy, o co chodzi, nie? Ale jest to ubrane w taką formułę, że chodzi o tę krew. Nie? I on jej mówi, patrzy na nią, bo ona tam, że to Nietzsche, Schopenhauer, jakiś tam tak patrzy na nią takim spojrzeniem zmęczonego wampirza i mówi, tam nic nie ma, nie, po tej drugiej stronie, jest tylko głód, głód. To jest jedyna rzecz, jesteś głodny, ciągle, nie? Jest takim uczciwy, wiecie, uczciwy wampir, ale ona nie daje za wygraną, nie, też chce być. Chce ten głód poczuć, no bo jak wiemy od Jacques'a Lacana, najbardziej przerażająca dla samego pragnienia jest to, że mogłoby wygasnąć, nie? No to kim być lepiej niż wampirzem, który ciągle chce ssać krew, to jest najlepsze. Więc to jest ta tradycja freudowska, która mówi, każdemu potworowi można przypisać jakieś znaczenie symboliczne w porządku kulturowym. Ona mnie zupełnie nie interesuje. Dlatego, że on jest jakby straszliwie dramatycznie nadużywany. Ja trochę w ostatniej książce, którą napisałem, usiłowałem się trochę odegrać na Freudzie i tam jest taki rozdział, w którym ja po prostu przeczytałem Freuda jako pisarza horrorów. To znaczy jakby powiedziałem, że nie będę traktował go jako psychologa, tylko zobaczymy, czy to nie jest tak, że on sam pisał horrory. I na przykładzie tych słynnych jego case studies, czyli tych człowieka wilka, człowieka od szczurów, wydaje mi się, że udało mi się dość przekonująco udowodnić, że on był niezłym pisarzem horrorów w ogóle. On strasznie lubił taką narracyjną formułę, w której opowiadał historię. Normalnie gdyby Państwo zekranizowali te studia przypadku, to Państwo mieli klasyczną opowieść grozy. Zresztą jak to napisałem, potem się okazało, że ktoś zrobił komiks na podstawie jednego z tych i to jest komiks, który jest horrorem po prostu. Nie? Więc nie byłem odosobniony w tym przekonaniu, że Freud jest niezłym pisarzem. Zresztą jeśli on po latach oddziałuje, to myślę dlatego, że był to dobry pisarz po prostu. Nie? On był dobrym pisarzem. Można się tam kłócić o jego teorii. No, ale on jakby w porządku badań narracji grozy doprowadził do pewnego uprzywilejowania takiego myślenia, a co to tak naprawdę jest ten wampir, nie? Albo a co tak naprawdę reprezentuje ten wilkołak, nie? Albo czego? To się czasami nie wyklucza, bo może być kilka, bo jak Państwo wiedzą, na przykład Dracula to też jest okrutny arystokrata, nie? To znaczy my doskonale wiemy, że ta powieść Brama Stokera, Dracula, jest powieścią o okrucieństwach władzy i o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z przemocą klasową, to jest taka lewicowa wykładnia teraz może bardziej popularna niż ta o pragnieniu,
że tam on najpierw przecież wygubia te swoje wioski, dręczy chłopów, prawda, ich tam paluje, morduje, że do tego dochodzi jeszcze tam jakaś księżna Batory, która w tych krwi tych dziewczyn się kąpie, żeby zyskać wieczną młodość i tak dalej. Cały czas jesteśmy na poziomie, to nie jest żadna historia o drapieżniku, coś tam, to jest historia, za pomocą której kamufluje się na przykład przemoc klasową. Nie? No i tak może być, ale mnie to zupełnie nie interesuje. Nie? Interesuje mnie to. Mianowicie, jaką historię opowiada horror, ale wprost. Nie? To znaczy, jak oglądamy horror, to właściwie o czym ta historia jest. Nie? I teraz jakby od razu jakby wyrzucam te wszystkie metafory, te etyczne, epistemologiczne, których nie kwestionuję, że one są bezzasadne, czy że nie można ich używać. Natomiast jakby nie skłaniam się ku tym wyjaśnieniom, bo jest ich już bardzo dużo. Niech spróbuję coś Państwu zaproponować innego, może nie bardzo, bardzo odległego, ale coś, co będzie, wydaje mi się, zupełnie kompatybilne z tym, o czym mówiłem na samym początku tego spotkania, mianowicie o tym schemacie fabularnym w ogóle, który jest, o tym, jaka historia jest tam opowiedziana. No i teraz zadajmy sobie takie pytanie. Więc jakie są takie małe czy wielkie narracje grozy, tak? To znaczy, o czym, jakie historie my oglądamy? To znaczy, jaki lęk tam jest wyartykułowany wprost poza pragnieniem, tam dyskryminacją klasową, dyskryminacją płciową i tak dalej, i tak dalej? Wydaje mi się, że wszystkie opowieści grozy są de facto ze względu na to, co... Może wrócę na chwilkę. Co tutaj powiedzieliśmy, nie? Że pierwszy lęk przed pożarciem, drugi przed przekształceniem, przemianą w potwora, to mówiąc tak najprościej, zaryzykowałbym taką oto tezę, że tym, co reprodukują tak wprost zupełnie opowieści grozy, niezależnie czy będą to opowieści o drapieżnych zwierzętach, tak, zmutowanych lub nie, nawiedzających nas zjawach, potworach z kosmosu, nawet takich dziwnych, jak na przykład mój ulubiony blob zabójca, Państwo pamiętają taką różową plazmę, która wypełzała. Fascynujący przykład tego, ona jest plazmą, taką, wiecie, takim budyniem różowym, ale zabija i pochłania, nie? Wiecie, ludzie uciekają przed budyniem, nie? To oczywiście i teraz, jak jesteśmy w tym trybie objaśnień alegorycznych, to można powiedzieć, i to się świetnie obroni. I Amerykanie to zrobili, bo oni świetnie badają swoją popkulturę, nie? No, to jest taka historia, że wiecie, ten jogurt, to piwo z puszki, to co po prostu nas pochłania, ta konsumpcja nas masakruje. I tam znowu jakieś takie fajne lewicowe, można czy tam bardziej takie właśnie inne, dokładać do tego ideę i to się obroni, nie? Ale nad tym wszystkim, czy pod tym wszystkim jest taka prosta historia, nie? Że czy to jest budyń, czy zmutowany aligator, generalnie historia jest o tym, że coś chce nas zabić, nie? I pożreć. Więc ja stawiam taką hipotezę, że te wielkie narracje grozy to są zawsze narracje o lęku przed utratą tożsamości. Tak? To znaczy, że ja zostanę pochłonięty, to użyję tego słowa, szukałem dobrego słowa, pochłonięty. No więc pierwsza, ta najbardziej taka banalna, słynna scena, to już chyba wszyscy znają. Quint z ulubionym bohaterem wszystkich miłośników horrorów, czyli z rekinem z filmu Szczęki, wygrywa dobry, czyli rekin. Śmierć, nie? Jakby pożarcie, pochłonięcie, to taka najbardziej... Te wszystkie filmy, które Państwo znają pod nazwą Nature's Revenge albo Animals Attack, albo Animal Killer, bardzo często zresztą to są opowieści w trybie etycznym o tym, jak źle postępowaliśmy z naturą. Wiecie, robiliśmy eksperymenty genetyczne na barakudach i one żrą nas, nie? Rozpuściliśmy coś w jeziorze i miła ośmiornica zmieniła się w nieprzyjemnego krakena i tak dalej. To jest taki bardzo prosty tryb etyczny. Byliśmy źli dla natury, natura zrobi nam straszne rzeczy, a te straszne rzeczy, o dziwo, wiecie, o co chodzi, będą polegały na tym, że coś przyjdzie i nas zeżre. Nie? Jakby nie ma tego... Rozumiecie, że ta narracja ma bardzo ograniczoną sferę jakby finalizacji. To na koniec coś nas przyjdzie zeżreć. Nie ma innej możliwości. Jakby, nie? Koniec końców jakby my zostaniemy pochłonięci przez coś. Nie? No więc to ta najbardziej banalna. Nie? To aligator, jest dużo takich, ja dość lubię takich filmów, to jest taki świetny australijski
Razorback chyba, o takim dziku. I dziki, a nie jest zmutowany, tylko jest taki, właśnie jest fajny, bo nie jest zmutowany, on po prostu jest zdenerwowany, nie? Bo ktoś wchodzi na jego terytorium, poluje tam na kangury. To kino australijskie ma taki wymiar, wiecie, tam jest dużo takich scen, jak Australijczycy kręcą, takie że statyczne ujęcie takiego płonącego słońca nad tą pustynią, na przykład 2 minuty. Nie, nikt tego nie robi, bo to już ludzie się nie wiedzą, co zrobić ze sobą. Oni to dają, w ogóle taki człowiek zmęczony i potem ten dzik, nie, nagle. I on wywala jeepa, nie, i tam zjada ludzi. Tam jest taka scena, zresztą fantastyczna, jeśli dobrze pamiętam, to jest kopią tej sceny, którą tu państwo widzą. Ten dzik tak po kawałku żre jakiegoś gościa, nie, którego chciał tam polować. Więc to są jakby takie najbardziej, najprościej w artykule. Ja bym powiedział, że to są najbardziej takie hunting narratives, nie? Czyli opowieści o polowaniach, tylko jakby z tej drugiej strony. Nie? To też już znamy. Utrata tożsamości, czyli przemiana, nie? Czyli utrata siebie w procesie takim, że ja zostaję zarażony albo zainfekowany, albo przemieniony w potwora. Proszę sobie przypomnieć. Najlepsze jest oczywiście wilkołactwo, bo to takie jest najbardziej spektakularne, ale kiedy wampir ugryzie, możemy się zarazić wampiryzmem, a czasami to jest bardziej skomplikowane, bo tam jest ten taki godowy taniec wampiryczny, że to nie wampir gryzie, ale wampir się nacina, daje nam do spróbowania własnej krwi i wtedy się... No i to już tam są te seksualne ekscesy wszystkie, nie? I to jakby świetne, no bo tam to się nadbudowuje tymi wszystkimi teoriami, ale i tak się stajemy wampirem na koniec. Nie? Czyli będziemy po prostu żreć innych ludzi. Fantastyczne wszystkie narracje zombistyczne, które zresztą są nadinterpretowane zawsze jako metafora, bo w tym trybie metaforycznym epidemii, nie? Że epidemia, w ogóle już w ostatnich wersjach to już nawet nie są takie zombie, tylko po prostu jesteś tacy zakażeni czymś ludzie, że takie jakby nosiciele wirusa. Nie? Przypominam sobie ta World War Z chyba. Z Bradem Pittem, jest takim najbardziej wyraźnym przykładem. Nie? Że tam, czy nawet ten koreański, nie pamiętam jak się nazywał ten film, Pociąg do Wuhan, czy coś takiego. Nie? To są takie historie, w którym po prostu kontakt z potworem zmieni się w potwora. Znaczy utracisz swoją tożsamość, no to stajesz się jakimś innym. Nie? I ten inny taki oczywiście, to jest taki inny i kulturowy, i gatunkowy, to znaczy jakby nie ma powrotu z tej inności, nie, już się nigdy nie jest, wiecie, nie ma powrotu z wampiryzmu, nie, że jak się raz zostanie wampirem, to niestety, ale jakby w drugą stronę nie da się, nie, to znaczy ugryzienie przez człowieka, rozumiecie, nie uczyni nas wampirem, jednym człowiekiem, nie, to jest moim zdaniem niesprawiedliwe, nie, że jakby wampir przemienia, ale jakby wampir ugryziony, w tej wyborze się jakiś tam wieśniak ugryzł wampira i tam teraz staje się człowiekiem i jeszcze traci tę kondycję arystokratyczną swoją. To był fantastyczny film. I on jakby, co teraz zrobić? Nie? Wiecie, on jest odrzucony przez wampiry, bo nie jest wampirem. Nikt go nie chce znać w środowisku, no bo jakby ma teraz niski status społeczny i tak dalej. Nie? To jest zgodne z logiką bajek, bo jak państwo wiedzą, żabka pocałowana w pyszczek zamienia się w księcia lub w księżniczkę, ale nigdy w chłopkę. Nie? Wiecie, o co chodzi? Status klasowy jest jakby zachowany. To nie jest tak, że królewna, wiecie, idzie na łąkę, znajduje żabę, ten cmok następuje i jest piękny królewicz. Jak był piękny chłop, mezalians, pewien kłopot, co z tym dalej, jak to rozegrać? Czy żyli długo i szczęśliwie, prawda? No raczej nie, jak znamy realia feudalnego społeczeństwa. Więc jakby to jest przykład oczywiście już cytowanego tutaj amerykańskiego wilkołaka w Londynie, czyli taki kanon, nie? Że gościu, który jest tak w połowie złapany, już nie jest człowiekiem, ale jeszcze nie do końca stał się wilkołakiem. Nie? Że ten pysk wilczy nie wypełzł z niego. Nie? I teraz ciekawsze, nie? O których jeszcze nie mówiliśmy. Utrata tożsamości, wersja trzecia. Tę dziewczynkę wszyscy państwo znają. To bohaterka znanego dokumentalnego filmu Grole Egzorcysta. Opętanie, nie? Opętanie. Taka bardzo charakterystyczna opętanie. Ja tu wydaję opętanie jako takie najbardziej jakby wymierne, ale tam nawiedzenie, prawda? Czy bycie też takim, bycie molestowanym przez ducha, nie? Przez jakąś. To oczywiście ma swoje takie folklorystyczne konotacje. Jak państwo pamiętają, te inkuby, sukuby, one generalnie molestowały seksualnie ludzi, prawda? To były ta sytuacja, ale generalnie chodzi mi tutaj o taką sytuację, w której ja i tak tracę kontrolę, tracę własną tożsamość, ponieważ coś przejmuje moje ciało, to znaczy
włada mną, nie? To znaczy ja jestem pod kontrolą czy we władzy jakiejś siły, która nie jest mną, ale zamieszkała we mnie. To jest taki, opętanie są ulubione narracje do interpretacji lakanowskiej, nie? Że ciało to jakby ja, moje ciało to nie ja w ogóle, nie? Albo ktoś mnie zamieszkał, nie? Prawda? No i tam mogą sobie Państwo te wszystkie struktury lakanowskiej psychoanalizy nadbudowywać, ale to mnie też tak tutaj nie interesuje. Interesuje mnie to, że to znowu jest jakby tak bazowo utrata tożsamości. Ja znowu zostałem pochłonięty, jak musiałem jakby abdykować z siebie, nie? I jakby coś mnie zastąpiło, jestem jakąś marionetką, jestem być może takie władcy marionetek, nie? Taki pamiętają być może Państwo. Na podstawie Roberta Heinleina chyba był taki z Donaldem Sutherlandem. Horror science fiction, takich małych meduzach, które tu na karku tam się wkręcały do mózgu i przejmowały kontrolę. I osobliwie zaczęły od Białego Domu, nie? To znaczy, że były inteligentne, nie wątpię. Więc jakby to jest trzeci z takich przypadków. No i jeszcze jeden, bardzo ciekawy, zdublowanie, nie? Czyli jakby powielenie mnie. Nie? To znaczy taka sytuacja, że jakby ja się jakby muszę pogodzić z tym, że jestem więcej niż jeden. Nie? To jest niezwykle interesujące, być może najciekawsza z wszystkich tych przypadków narracji o utracie tożsamości, dlatego że ona ma swoje bardzo głęboko kulturowo osadzone korzenie w problemie z bliźniakami, nie? Bliźniactwo. To znaczy, jak Państwo wiedzą, dla kultur typu tradycyjnego bliźniaczość jest bardzo podejrzana w ogóle. Ona, to nie wiadomo, co to jest, jak dwa takie same na przykład, nie? Jakby, czy to jest jedno dziecko, czy dwoje. To już antropologia strukturalistyczna sobie z tym usiłowała poradzić. To nieustanne dywagacje Claude'a Lévi-Strauss'a na przykład na temat tego, jak sobie radzą kultury z bliźniactwem, nie? Z tym, że nagle są jakby dwa takie, powiedzą Państwo, dla kultury typu tradycyjnego dużym problemem jest to, że jeden plus jeden to jest jeden, nie? To znaczy mam na myśli, że jest tata, mama i jeden dodać jednego daje jedno dziecko, ale czasami dwoje. I to dwoje, które jest logicznie bardziej logiczne, bo jak się doda, wiecie, marchewkę do marchewki, to są dwie marchewki, a jest kłopotliwe, bo przeważnie z praktyce rodzi się jedno dziecko. Ale to jak już za daleko idąca teraz dygresja, sobowtórstwo, nie? To w kanonie grozy jest taki bardzo często powracający temat. Jakbyśmy tam sobie, czy to doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, czy Williama Wilsona, czy w polskiej klasyce u Stefana Grabińskiego problemat profesora Czelawy, czy tam jest mnóstwo jest takich opowieści. Ja tutaj biorę taki przykład z Dead Ringers Davida Cronenberga, jeden z filmów, jak Państwo pamiętają, tych dwóch Jeremy'ch Ironsów jakby, który, prawda? I to jest to, czy ja to ktoś inny, pytając językiem Jan Artura Rimbaud, nie? To znaczy, czy to nie jest tak, że ja to nie ja, bo jakby muszę się skonfrontować z tym, że zostałem jakby powielony. To potem w fantastyce naukowej bardzo często wraca, nie? To znaczy, że w problemie, nie wiem, androida, prawda? Czy kopii, tam, klonowania, tego wszystkiego. Generalnie chodzi o to, że moja tożsamość jest więcej niż moja, nie? To znaczy jest jeszcze ktoś, kto do niej aspiruje, nie? To może być taki wymiar bardzo prosty, etyczny, jak w Williamie Wilsonie, czy u Czelawy, czy u Hyde'a, nie? Że to jest taki banalny trochę podział, dobry, zły, nie? Dobry koleś, zły koleś, nie? Że nocą wychodzi niedobry pan i robi złe rzeczy, a dzień jest miły pan profesor, nie? Ale to jest bardzo interesujące. Generalnie chodzi o to, że rozpływa się granica między mną i innym, bo jakby na przykład ja muszę dzielić swoją tożsamość z kimś tam. Potem jeszcze powróci w takich dziwnych opowieściach fantastyczno-naukowych o lękach przed kolektywną tożsamością. Jak Państwo pamiętają, to w czasach zimnej wojny Amerykanie się wyspecjalizowali w takich filmach o dzieciach z Marsa na przykład, które mają jedną tożsamość, Village of the Damned na przykład, taki klasyk, nie? Dzieci z dziwnymi oczami, wszystkie takie blond włosy, które są komunistami chyba, bo jakby mają jedną świadomość, jeden umysł, nie znają prawa własności prywatnej, nie? I mieszkają w naszych amerykańskich miasteczkach. Nie? To co najbardziej mnie wzrusza, to jest to, że to jest ten
film, te filmy się pojawiły tak w późnych latach 50., wczesnych 60. i wiecie, oni 7 lat później mieli tą kontrkulturę hipisowską, nie? I tak te dzieci rzeczywiście dorosły, nie? I czytały książeczkę Mao, wiecie, i po prostu i się powoływały na Lenina i tak dalej, nie? Więc ten lęk nie był taki zupełnie jakby oderwany od polityczno-społecznej rzeczywistości. Ale to są te cztery wersje, one zawsze jakby oscylują wokół tego samego problemu, czyli oscylowania, przepraszam, utraty tożsamości, tak? Abdykowania z własnego ja na rzecz jakiejś innej siły, czasami określonej, przed demonicznej, czy tam w kategoriach religijnych, czy jakiegoś kosmicznego pasożyta, a czasami jakiejś zupełnie nieokreślonej. W przypadku tego sobowtórstwa to nie wiadomo zazwyczaj, z czego to wynika, jest jakaś dziwna anomalia. Tak? No i teraz tak, chciałbym pokazać, że to, o czym mówiłem, to nie jest tak, że horrory nie opowiadają wprost pewnych historii, które de facto w ogóle są ilustracjami. Podam dwa przykłady, jeden bardziej znany, drugi mniej, żeby opowiedzieć Państwu, że to są historie opowiedziane jakby wprost, to znaczy, że horror generalnie tego schematu fabularnego używa, żeby wyartykułować nie na poziomie metafory jakiejś, tylko kompletnie wprost pewne historie o problemach z tożsamością kulturową, tak bym powiedział. Więc Get Out, czyli to uciekaj, tak? To był taki chyba, że mi by się bardziej podobało w nogi chyba, jakby to było, nie? W nogi, nie? Ale wiemy, o co chodzi. Jordana Peele'a nagradzany Oscarem, nie? Chyba film. No i teraz historia, wiecie, że afroamerykański chłopak poznaje białą dziewczynę, poznaje jej rodziców, oni są zamożnymi białymi ludźmi, tworzą jakiś tam klub i tak dalej. Już nie chcę opowiadać fabuły, ale generalnie chodzi o to, że tam jest taki niemiły twist, że biali mają zakusy na czarne ciała, nie? To znaczy, bo tam się mówi w pewnym momencie nawet, że czarne ciała są teraz sexy w ogóle, bo zamożne białasy po prostu przeszczepiają sobie swoje osobowości, mózgi, umysły do zupełnie świeżutkich, nie starych, niezniszczonych czarnych ciał. No to na Boga. To nie jest żadna metafora w ogóle, to przecież nie ma żadnej historii w ogóle pod tą historią, nie, opowiedzianej, jak powiedział Foucault. Nie ma. To jest po prostu historia wykorzystywania afroamerykańskich ciał przez białych władców do tego, żeby po prostu zapewnić sobie dobre życie. No to dokładnie, przecież historie o celowym zapładnianiu niewolnic, żeby doprodukować sobie niewolników na handel, o wykorzystywaniu, tylko po prostu jest pytanie takie, no, a gdybyście mogli jeszcze wyorać nas z naszych ciał i zająć nasze miejsca, bo jesteśmy młodsi albo bardziej sprawni, to byście to zrobili? Jordan Peele miał mówić, no pewnie, no jak nie, no że to jest oczywiste. No i jasne, żebyśmy zrobili. I co to jest jakaś, to nie jest żadna metafora, to jest wprost opowiedziana historia. No, on ma znów nieprzyjemność bycia, teraz mówią Jamesem Baldwinem, nie? Czarnym w Ameryce. No tak, tak, tak jest, no, po prostu. Nie, to jest moim zdaniem. A historia jest znowu taka sama, to nawet ten tytuł, nie? No, uciekaj po prostu, bo ci zabiorą ciebie, no. Bo cię przemienią w ogóle, przemienią go w białasa mentalnego, rozumieją Państwo. Tam są metafory kulturowe w ogóle wyżej zbudowane, ale zupełnie innego rodzaju, nie? To tak tylko do ilustracji. Ten drugi zupełnie nowy film ma, to jest koreański, znaczy koreańsko-amerykańska produkcja. Generalnie chodzi o to, że tu się używa takiej historii o opętaniu przez ducha matki w zasadzie, no tak w uproszczeniu, nie? Że prochy matki zostają sprowadzone z Korei do Ameryki tam i córka, czyli Amerykanka koreańskiego pochodzenia zaczyna się przemieniać w swoją matkę, nie? No, czyli w Koreankę, no, czyli wiecie jakby. Chodzi o to, że jak Państwo pamiętają, Lewi-Strauss wyjaśniał mit o Edypie w ten sposób, że nigdy nie wyjdziesz z ziemi, w której się urodziłeś, nie? To znaczy nie możesz porzucić swojego matecznika, tu byśmy, nie, ziemi ojczystej, nie? To znaczy twoja kultura rodzima cię zawsze pochłonie, no to jest dokładnie o tym, nie? To znaczy jakby sprzedałaś swoją tożsamość za pieniądze, to upraszczam, nie bardzo, ale a nie jednak coś koreańskiego wyjdzie z ciebie, nie? Twoja matka, która cię zastąpi, w ogóle, nie? Pochłonie twoją tożsamość i nada. To w dużym uproszczeniu, ale generalnie chodzi mi o to, że to jest wyartykułowane dokładnie to, o czym ja mówię i chodzi mi o to, że w tych dwóch przypadkach
ewidentnie, ja ich używam tutaj jako przykładów nie dlatego, że one dobrze pasują do mojej teorii, tylko że one jakby wprost w ogóle pokazują problematykę tożsamości kulturowej, o której się tutaj opowiadam. No i ponieważ zaczynam już mówić przerażająco długo, to teraz interpretacja radykalna, czyli to, co obiecałem, to znaczy jakąś taką puentę spróbuję zbudować, inteligentną. Wytrawni fani horrorów rozpoznają bez trudu oba te kadry. Ten tam to jest fragment Nosferatu Murnaua z 1919 roku. Pierwszy film o wampirach i od razu pierwszy, w którym Van Helsing patrzy przez mikroskop na takiego polipka, który poluje na innego polipka i go pochłania, zjada. Rozumieją Państwo, pierwszy film o wampirach i jesteśmy nie w facet z podziemi, tam przy tym jest szkiełko i oko, mówiąc językiem wieszcza. Patrzymy i on pokazuje, wiecie jak to działa dokładnie tak, jest taki mały organizm, możemy go nazwać duchem, jest prawie niewidoczny, zaczaja się, zasadza, pożera, pochłania ofiarę i staje się nią, nie? I staje się nią. Czy przekształca ją w coś takiego jak ona. Nie? Tak działa wampir. On tego używa, żeby opowiedzieć, kim jest wampir. Van Helsing, nie? Bo jednak doktor, pamiętajmy, że to jest doktor, nie? To dopiero potem w tych dziwacznych filmach zrobiono z niego jakiegoś kolesia, w ogóle tam wiecie, takiego z muskulaturą, który z młotem tam lata leje, w ogóle tam na początku jest doktor, tam wyjaśnia, nie? Że to hemofilia, coś i tak dalej. Ten drugi kadr to jest oczywiście kadr z pokazywanego już wcześniej przeze mnie omawianego filmu The Thing Carpentera. To jest ten moment, w którym jeden z bohaterów robi symulację, lekarz na stacji antarktycznej robi symulację, jak działa organizm obcego z kosmosu. I tam Państwo widzą komórka napastnika, komórka atakująca i komórki, które zostaną pochłonięte i przekształcone w taką samą. I tam jest ta fantastyczna ta symulacja, która się kończy, całkowita przemiana populacji ludzkiej w wyniku nastawienia na kontakt. Ja już teraz nie pamiętam, ale tam typu tam 3 tygodnie, nie? W ogóle wiecie, nie będzie ludzi, tylko ten organizm. Mówiąc tak, jakby to powiedział Deleuze z Gattarim, to on stanie się populacją, nie? Bo to jest jego cel, będzie populacją w ogóle. Przemieni się w całą populację. Tak by chciał funkcjonować. No więc po co mi to jest? Nie? Bo ja tak sobie opowiadam, a obiecałem jakieś tu wyjaśnienie. Bardzo proste założenie. Otóż, żeby powiedzieć to, co chcę wyartykułować, to muszę przyjąć takie założenie, ono tak brzmi, że każda interpretacja, czyli objaśnianie, czyli hermeneutyka czegoś, tak, że ja wyjaśniam coś, jest formą pracy z cudzą tożsamością. Nie? To znaczy, to jest interpretacja tekstu literackiego, na przykład sonetów krymskich Mickiewicza, sprawia, że ja mam tekst, który nie jest mój, podchodzę do niego z własnym doświadczeniem, wyjaśniam go wedle posiadanych przeze mnie dostępnych mi narzędzi, pojęć, fragmentów własnego życia, z których mogę się... Czyli interpretacja jest zawsze hermeneutyką tego, co nie jest moje. Nie? To, co nie jest moje. Ale na koniec wynik tej operacji jest taki, że ten tekst się staje mój, to znaczy ja go oswajam jakoś albo przyswajam. Albo go używam, albo coś z nim robię. Nie? I teraz taki wniosek, nie, który tutaj się nasuwa. No to można by powiedzieć tak, że na przykładach, których sobie tutaj poszukaliśmy, to wszystkie te pochłonięcia, przywłaszczenia, przejęcia byłyby po prostu radykalną formą interpretacji. Czyli generalnie horror byłby taką opowieścią, która wprost pokazuje bardzo radykalne działanie przekształcania tego, co cudze, w to, co moje, nie? Z perspektywy drapieżnika. I co więcej, pokazywałby to, że interpretacja jest zawsze drapieżna, to znaczy chodzi o przywłaszczenie sobie czegoś, co jest nie moje, nie? Że ja to robię. Oczywiście można to zrobić tak jak rekin z Quintem, to znaczy go zjeść, no nie? No ale to jest oczywiście poziom taki bardzo trywialny. Można być tak, jak upila, czy jak w tym koreańskim, nie? Że jakby pokazujemy, że w zasadzie ktoś, kto jest pochłaniany, jakby zostaje zinterpretowany bardzo radykalnie. Nie?
Czyli że każda interpretacja działa przez przyswojenie, kradzież, powtórzenie, podwojenie, moje ulubione ostatnie, plagiat. No nie? To znaczy, że najbardziej dramatyczna forma interpretacji, na przykład w przypadku pracy naukowej albo literatury, to jest plagiat. Nie? Jakby, albo obsesja Borgesa, czyli Pierre Menard, autor Don Quixota, czyli sytuacja, w której, jak Państwo pamiętają, pewien współczesny francuski autor postanowił jeszcze raz napisać Don Quixota, nie czytając oryginału, tworzyć go jakby. I udało mu się jeden rozdział, nie? Przepraszam za spoiler, ale na tej zasadzie. Nie? Więc na tym poziomie, i naprawdę obiecuję, że to już jest koniec, bo ja już nic więcej nie mam, to demonstruję, to wygląda tak, że te wszystkie opowieści, czy opowieści grozy, które realizują jeden schemat fabularny oparty na relacji drapieżnika z ofiarą, de facto wprost opowiadają historię o lęku przed utratą tożsamości, od takiego najbardziej egzystencjalnego po, powiedzmy, kulturowe. Czyli de facto są takimi formami pokazania, jak działają procesy interpretowania pewnych znaków, tego, co nie jest moje, nie? Że ja chcę to uczynić własnym. Nie? Rzecz w tym, że kiedy się spotyka to, co moje, z tym, co cudze, i kiedy towarzyszy temu pragnienie przejęcia, przyswojenia, pochłonięcia, to, co ma zostać przyswojone, po prostu się boi. No i o tym są horrory. I taki będzie koniec tej opowieści. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja się teraz powinienem przemienić, ale nie przygotowałem tego. Mieliśmy taką propozycję, ale... Mieliśmy pająka, ale nie do końca się chętni znaleźli. Bo po prostu koleżanka teraz utraciłaby tożsamość kuratorki na rzecz tożsamości pająka. Bardzo proszę. To ja mam pytanie, czy odczytałby Pan w tym samym toku interpretacji, który nam na końcu Pan przedstawił, popularność dzisiejszego folk horroru? Czy w ogóle da się, czy w jaki sposób, bo wydaje mi się, że tam jest jakiś dodatkowy element jeszcze związany z tradycją i nie do końca potrafię to przełożyć. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Ja to trochę zrobiłem w książce. Tam jest taki rozdział o tak zwanym folk horror, ale generalnie ja tam podałem jakby dwa przykłady. Ten folk horror, który pan pyta, ten, którego pewnie najbardziej takim kanonicznym przykładem klasycznym jest Wicker Man, nie? Albo może Blood on Satan's Claw, czyli filmy stare już, a które tam Midsommar teraz i inne tego typu, czy tam ta bajka, prawda, czy jak tam, czarownica, tak, bajka z Nowej Anglii. Ja to traktuję jako pewną formę opowieści nostalgicznej, tak, to znaczy de facto posługuję się tam głównie takimi przykładami, w których jakby te narracje folkowe są interesujące jakby z dwóch powodów, to znaczy po pierwsze dlatego, że one pokazują coś, co można by nazwać procesem nieudanej albo nieukończonej modernizacji, to znaczy to są bardzo specyficzne momenty, kiedy folk horror się pojawia, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, która była, no, jak nazwać, no, właściwie takim matecznikiem folk horroru, to jest druga połowa lat 60. i pierwsza część lat 70., w którym to czasie generalnie jest taki tak zwany folk revival, nie? Trwa i te wszystkie rzeczy typu przywracanie pamięci o dawnej Anglii, przywracanie jarmarków staroangielskich, rozmaitego rodzaju ruchy rekonstrukcyjne, owocują też taką próbą zrekonstruowania przedchrześcijańskiej religii Anglii, nie? Czyli takiego, no to potem w różnych
formach, które Tania Lurman to badała, na przykład w takich postawach czysto etnograficznych, ale to jest opowieść o nieudanej modernizacji w tym sensie, że to jest próba pokazania tego, że mówiąc teraz tym językiem, którego tu użyłem, że pewnych kultur czy pewnych atrybutów kultury tradycyjnej nie dało się zinterpretować do końca, nie? To znaczy, wiecie, jakby państwo, ta maska została nałożona tej nowoczesności tak, że nie pasuje na całość. To znaczy są te miejsca, to są specyficzne w tych filmach miejsca, przecież osada gdzieś tam w jakiejś głębokiej Anglii, tam jakaś, to często jest jakaś Walia, albo pogranicze szkockie, albo Kornwalia, w której tam coś się dzieje, tam jest jakaś jeszcze jedna starsza pani, która podobno jak powie umrzyj, to możesz umrzeć, prawda, i tak dalej. I może jest wiedźmą, nie? Ale drugi powód, i to jest może nawet ciekawsze w tym kontekście, bo ten revival teraz, to znaczy te filmy, które jakby nawiązują do tego, one mają taki wymiar nostalgiczny, to znaczy moim zdaniem to jest próba opowiedzenia tych historii jeszcze raz, głównie dlatego, że one są atrakcyjnymi fabułami do wyartykułowania pewnych zupełnie takich współczesnych lęków, nie? które Ja o tym mówię, bo generalnie ostatnie dwie dekady, może trzy nawet, to był taki powrót takiego horroru, który nieustannie jakby wałkował te same tematy. Mi nie chodzi o to nawet, że to był wampir, bo to wiadomo, że to się dużo nie zmieni, ale remake'i, nie, które się pojawiały, ja traktowałem zawsze jako taką próbę, jakby to powiedzieć, odtworzenia przyjemności płynącej z dziecięcego oglądania horrorów dawno temu. To znaczy jest taki nurt też neo-giallo, nie? To znaczy te filmy, które naśladują te włoskie thrillery, tam jest to jeszcze lepiej widoczne, bo w tych filmach już o nic nie chodzi zupełnie, nie? To znaczy w tym sensie to one są takie do bólu wyestetyzowane. A zaraz są tak jakby pięknymi takimi, bo tam do niektórych to jeszcze się udało namówić, żeby jakiś Morricone czy Piero Umiliani tam napisał muzykę, a więc ci ludzie, którzy tam te 40 lat temu pisali tę muzykę i taka ta pieczołowitość w otworzeniu tego, więc i to by było o tyle interesujące, że ta nostalgia za dawnym horrorem, no jest taką jeszcze jedną piękną historią o interpretacji, nie? To znaczy, że się jakby jeszcze raz narzuca, że ja teraz jeszcze raz opowiem tę historię po swojemu, że ją uczynię swoją. No może Suspiria, nie? Ta ostatnia jest taka najbardziej, nie? No, taka fajna jest ta fabuła, że ja bym chciał ją opowiedzieć, nie? Zrobię to po swojemu i jakby kradnę na tym, co robię. Plagiat, remake, no, remake, tam nie użyłem tego, nie? Że tak jakby spróbowałbym w ten sposób, nie? Ale oczywiście jakby pole jest szersze, nie? Tak myślę, że to nie pokrywa na pewno wszystkiego. Dzięki. Ja mam pytanie związane z wystawą, dlatego że nam też bardzo z Emilią zależało na tym, żeby rozbudować właśnie jej kontekst i różne tropy interpretacyjne, więc bardzo proste pytanie. Jak byś radykalnie zinterpretował wystawę Spasmaticon? Wydaje mi się, że to jest taka forma pracy, która jakby wydobywa, ja bym powiedział tak, że to jest praca, z mojej perspektywy jest to praca analityczna, to znaczy w tym sensie, że to, co ja obejrzałem sobie tutaj starannie, gdybym miał to odnieść do kategorii, które mnie interesują jako powiedzmy badacza horroru, to bym powiedział, że mamy do czynienia z pracą jakby analizy detalu, to znaczy tam wszystkie te fragmenty, z których jest skomponowana, one wyjmują pewne typy sekwencji, scen, które są bardzo charakterystyczne dla kina grozy, ale jak widać nie tylko, bo tam są fragmenty filmów, które zupełnie nie są filmami grozy, ale które jakby wyjęte z kontekstu, no takich krótkich scenek, nie wiem, nakłuwania ciała, cięcia, pękającej skóry pod uderzeniem, od razu nam przywołują jakiś taki kontekst grozy. Nie? Więc wyeksponowanie tego jakby wszystkiego, to jest dla mnie taka praca w skali mikro, to znaczy w tym sensie, że jakby mamy tego człowieka, który wyciąga pewne
scenki i każe nam się zastanowić, gdzie groza mieszka, on tak powiem, nie? To znaczy, bo być może jest i tak, że w bardzo różnych typach narracji, na przykład filmowych, pojawiają się sceny, które wyjęte z kontekstu dawałyby nam posmak grozy. Pytanie, czy one jakby, czy one same w sobie posiadają ten sam potencjał, co horrory? Moim zdaniem nie. Natomiast przedstawione w tej formie stają się takim, jakby to powiedzieć, kontekstem dla grozy, nie? To znaczy pokazują, że wcale to nie jest tak odległe od naszego życia codziennego. To znaczy, to nie jest tylko ta sfera grozy przyjemnej, że będziemy do kina, oglądamy Freddy'ego Kruegera, który tam kogoś kroi nożycami czy coś, nie? Tylko, że to są sceny, które widzimy w zupełnie innych filmach, ale także w dokumentach, ale także w fragmentach scen sportowych, które mogą nagle przyjąć taką formę, zbliżenie. Coraz częściej niestety w dokumentalnych obrazkach, które widzimy w wiadomościach, nie? Które jakby wyjęte są, nie są, jakby to nie jest horror w tym sensie, nie? To znaczy to nie jest horror jako forma estetyczna, to jest coś, co jest zbudowane z takich mikroelementów, które same w sobie w ogóle mają moc, właśnie dlatego, że moc przerażania, o to mi chodziło, właśnie dlatego, że wiemy, że nie są częścią starannie zaplanowanej historii o wielkim rekinie, zmutowanym aligatorze czy demonie Pazuzu. Tak bym powiedział. Jeśli nie ma pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję, było mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa na śmierć, bo to był taki lęk, że będzie to pierwszy wykład, którego ktoś umrze z nudów i to będzie potem... Zobacz jak, nie? Będzie, no, dzięki serdeczne.